Siemaneczko, w 78. części Let's Play Alex. Ostatnio rozegraliśmy naszą pierwszą waleczkę. Właśnie, nie walkę, tylko waleczkę, bo poszła lightowo. Jak on tam się nazywa, ten gościu na I? A, on nawet tutaj jest. Mamy też tą kartę długu od niego. Ile mamy tam ściągnąć, ale to później pogadamy, Ikke. Tak się teraz właśnie zastanawiam, no bo jeśli ściągniemy tą kasę, to tą kasę i tak musimy oddać dalej chyba, nie? Więc w jaki sposób my tu zarobimy na tych długach, nie wiem. Bo zainwestowaliśmy 500 kryształków u pewnego gościa. Taką inwestycję poczyniliśmy. Ten gościu, no, jest tutaj. Tutaj, a tak się w ogóle teraz zastanawiam, bo skoro on tam cały czas leje, czy ja mogę skorzystać? O Jezu, tu nic nie ma. Kurde, myślałem, że tu jakieś skarby są. No to gościa poczyniliśmy inwestycje. Powiedział nam też jeszcze szyfr. No tam skrzyni Elmara, czy tam sejfu Elmara, co podobno ma być dużo kryształków. No ale zobaczymy to. Czy przebije to wartość 500 kryształków? Jeśli nie, no to wtopiliśmy. Chodźmy do niego. Za walkę musi nam zapłacić, duży Jim. Przynieś mi picie. I coś do żarcia. I niech to nie będzie fasola, tylko coś porządnego. No co jest? Na co czekasz? Leć! Nie żartuj. Sam sobie przynieś. Jesteś na prochach, czy po prostu głupi? Rób co mówię, albo wsadzę twoją głowę tak głęboko w twój odbyt, że przywitasz się ze swoimi jelitami. Przynieś mi coś do picia i zagrychę. I to już! Wierz mi, to ci się opłaci. Gdy moje plany się powiodą, dobrze będzie mieć mnie po swojej stronie. A, tak, bo ty chcesz przejąć niby rolę księcia, da? Tak się obiło uszy. Jakie plany? Jakie plany? Myślisz, że jestem idiotą? Myślisz, że ci wszystko wypaplam? Książę w tej chwili rządzi, ale nie będzie to trwało wiecznie. Pewnego dnia ktoś zajmie jego miejsce. A kiedy tak się stanie, warto będzie mieć w tym kimś przyjaciela. Doprawdy? Pokonanie Baxtera nie uczyniło go bogiem. Książę może i jest teraz u steru, ale pamiętaj, Baxter też wydawał się nie do usunięcia. A gdzie jest teraz? Lubisz sobie pogadać, co? A z ciebie zadziorny kogucik. Powinieneś zacząć słuchać ludzi. Albo zostaniesz z tyłu. Okej, dobra, zróbmy save, bo widzę, że rozmowa z tą postacią może być niebezpieczna na niektóre tematy, więc uważajmy lepiej. Co tu robisz? Jestem duży Jim. Ten no wiem. Duży Jim. Zarządzam areną. Ludzie srają w gacie, gdy słyszą, że mają się ze mną zmierzyć. Tak? Dzięki temu ludzie nie zadzierają z księciem, bo boją się spotkania ze mną na arenie. A dodatkowo arena zapewnia księciu wpływy, bo ludzie przychodzą mnie zobaczyć. No, możesz mnie nauczyć? Naucz mnie czegoś. Tak. No, masz broń do walki wręcz. Podczas dobra, brakuje mi siły i zręczności, świetnie. Broń dystansowa, broń ciężka. To raczej nas nie będzie interesowało w ogóle, to i to. Czyli zręczność i tak jest nam potrzebna, kurczę, siła parowania. Odpowiedzieć na atak. Tylko jeden punkt bym musiał na to wydać, a nie wiem, czy ja chcę. Tutaj nam w ogóle brakuje wszystkiego. Ciężki cios. Twój specjalny atak. A zręczności nam znowu brakuje. Granaty, nie? To raczej też, nie? Zabójca mutantów. Okej. Maszyn. Silne parowanie. Kurde.
każdym poziomem skraca czas, przez który twoja postać nie może odpowiedzieć na atak. Skraca czas. Nie wiem, czy my będziemy się tarczy trzymać tak do końca gry. Na razie jest fajna, może w przyszłości też, ale... Dobra, wstrzymamy się jeszcze z tym. Co do areny... Na czym polegają zasady? Dowiesz się, gdy się tam znajdziesz. Wybierasz przeciwnika, którego chcesz spotkać na arenie. Potem z nim walczysz. Jeśli wygrasz, zdobywasz pieniądze. Jeśli przegrasz, zdobywasz siniaki, jak przystało na prawdziwego mężczyznę. Okay. Muszę walczyć sam? Jeden na jednego. Walczysz sam i giniesz sam. No dobra, spoko, jasne. Kogo mogę wyzwać na pojedynek? Mnie, jeśli się nie boisz. Spokojnie, to później. Poza tym są jeszcze Ike i Gun. Pewnie znajdziesz jeszcze innych, jeżeli myślisz, że dasz radę. A zatem mogę wyzwać ciebie? Przynajmniej dopóki Ike i Gun nie potwierdzą twoich umiejętności. Poza tym musisz pracować dla księcia. Dopóki on tu rządzi, tylko banici mogą ze mną walczyć. Dobra, ale wygrałem już jedną walkę. Ike ze mną walczył. Słyszałem. Co będę z tego miał? A, pewnie chcesz odebrać nagrodę. Pewnie, że tak. Masz, naciesz się. Kurde. Bająska suma, naprawdę. Mi się jakiś quest pojawił, bo słyszałem jakąś aktualizację, pewnie w dzienniku. Ale nie jestem pewien. No, William, dobrze mówiłem. Chloe nie płaci. Złom. No właśnie, duży Jim. Ci trzej, dobra. Krówka złodzieja. Dobra. Okej. Dobra. Raiderowi. A, to z dronami, okej. A czy jakieś główne misje są związane? Aha, dobra, ta bomba. Na razie tyle. Dobra, to są inne zadania, ale dobra, głównymi się nie zajmujmy teraz. Na towarzyszy na razie nic nie ma. Tu jest maszynka, dobra. Okej, ciebie mamy zaliczonego, ale jeszcze mamy tam jedną kwestię dialogową. Kurde, martwi mnie to, bo on powiedział, że musimy być banitami. Pewnie uda się nam go jakoś sprowokować, ale wypytajmy go na razie. Czemu sądzisz, że uda ci się odebrać księciu władzy? No. Bo mam niezbędne narzędzia. Te? Jestem zdeterminowany, by osiągnąć cel. A moim celem jest władza. Poza tym mam sekretną broń. Ludzie mnie lubią. W przeciwieństwie do księcia. Patrzą na mnie i widzą zwycięzcę. Wiedzą, że mam wystarczająco dużo zwolenników, żeby wyeliminować pozostałe frakcje. Uwierz w plan dużego Jima i poczuj w sobie moc. Co więcej, dla świeżych zwolenników mam specjalny prezent w postaci granatów. Jeżeli oczywiście znajdę kogoś, kto je zrobi. Tak myślałem. Niech jeden z twoich ludzi robi granaty. Jeden z nich? Oni zrobiliby jedynie wielką dziurę w ziemi. Dobra, już się bałem, że będę musiał wziąć od niego questa na te granaty, ale spoko. Jest tu coś ciekawego za tą areną chociażby? Czy raczej po prostu tak można sobie przejść w koło? A, jest mina. No, teren jest srogo zaminowany. Coś. Falk, stary. Trochę eleksitu tutaj mamy.
jakiegoś nieszczęśnika idealnie na minie rozłożonego. Oj, 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 oj. To jest coś do wzięcia? Nie, to jest jakiś kamień. Dobra, tu nic nie ma. Tam jest jakiś w ogóle, kurczę. To siedzisko. Ktoś tutaj ognisko. Dobra, przez chwilę się zastanawiałem, jak tutaj ktoś mógł dotrzeć. Ale przecież oni też mają jakieś jetpacki, nie? Okej. Dobra, trochę piwa. No i to są ruiny i nic więcej. Jeszcze zobaczymy tą trzecią. Coś tu jeszcze jest? Czy to tylko... Nie, to krzesła i ognisko. Jeszcze to trzecie. Tą trzecią skałę zobaczymy. Kur... Cze, prawie bym spadł. Jest tu coś ciekawego, czy nie bardzo? Nie, nic tutaj nie ma. Dobra, możemy wracać. Bo musimy uważać na miny. Róbmy może sobie zapis. Uż, no świetnie, aż. Moja wina, nie, źle to rozegrałem. Chciałem ominąć ten mały pagórek na... Skończyło się jak się skończyło, ale no jetpack miałem tu na full załadowany. Spoko, że gra tak świetnie wczytuje, że aż wczytała, kurczę, brak jetpacku. Energii. Dobra. Biegniemy zanim Falco coś zawadzi nogą i zrobi wielkie boom. Okej, dobra, zanim wyzwiemy tego Gana na pojedynek, zobaczmy, bo tu na górę jeszcze można wejść. Zobaczmy, czy coś tutaj jest na górze ciekawego. O, tu nie możemy wejść teoretycznie. Ale praktycznie, jak widzicie, nie ma problemu. Dobra. Tutaj nic nie ma, tak? Nie. Na samej górze, na arenie. Młot, okej. I tyle, tak? Tutaj też jest jakaś taka randomowa miejscóweczka. Ale jeszcze sprawdźmy tą miejscówkę. To jest banita zwykły, dobra. Co tu robisz? Okej, mięso, spoko. Skrzynia do otwarcia. Warto zapamiętać. Dobra, piwo do zebrania. Okej, tyle, tak? Tak. W ogóle muszę się tu rozejrzeć między odcinkami, pozbierać, wiecie, te wszystkie fanty z tych domów i skrzynki, do których się nie mogłem dostać za dnia. Czekajcie, to jest do zrobienia nawet teraz, bo on tam siedzi, tylko trzeba się zakraść odpowiednio. No, nawet teraz możemy spróbować. Prawda? To on szedł tu do środka? Nie. Dobra, nie ma go. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Nie. Ła. Nie. No serio? Come on. Nie. Kurwa. Dobra. Okej, nie chciałem cudować, a to było prościejsze, niż mi się wydawało. No okej, w sumie nic ciekawego. Dobra, kości to nie wiem, czy to takie zajebiste. No to takie trochę ze szpitala, nie? Klimaty. Dobra, tutaj nic więcej nie ma. On gdzieś się ulotnił, dobra. A, tutaj jest. Spoko. No i co, pytanie, idziemy go wyzwać, czy eksplorujemy dalej? Ja bym chyba sprawdził go. No, zobaczymy.
Wyzywam cię do walki na arenie. Mnie? Na pewno chcesz aż tak ryzykować? Będziesz miał tylko jedną szansę, żeby się ze mną zmierzyć. Przegrasz, a wtedy cały fort się dowie, kim naprawdę jesteś. Okej. Tak to działa. Chyba, że wczytam. Nadal chcesz to zrobić? Tak. Zobaczymy się na arenie. Podoba mi się twoja pewność siebie. Dobra, jestem ciekaw. No, pierwsza walka to była łatwizna, nie? Z dużym Jimem może być problem. Zależy jeszcze, jak ta walka się ułoży, nie? Nic z tych rzeczy. No, ja jestem dobrej myśli. Poczekam tu. Niepotrzebnie teraz sejwowałem. Zobaczmy, czy jesteś godny szacunku. Gotowy? Gotowy. O, shit. Dobra. Okej, twardy jest. Widzę, że jest twardy. O, shit. Ale jest do zrobienia. Dobra, jest do zrobienia. Jest do zrobienia. Dobra, pięknie. Czyżby? No i elegancko. Muszę odzyskać. Pięknie. A szkoda, że nie możemy ich przeszukać, nie? Jasna cholera. Chciałeś zyskać szacunek i ci się udało. Mm-hmm. Ja straciłem moją szansę. Duży Jim nie będzie ze mną walczył. Ty będziesz z nim walczyć. Ktoś musi. Tylko po to piąłem się na sam szczyt. Musisz to zrobić. Ale na spokojnie. Nie śpiesz się. Trzeba go porządnie obić. Przygotuj się i zrób z niego miazgę. Mam coś, co sprawi, że walka będzie łatwiejsza. Chyba nie. Nie będę oszukiwać. Oszukiwać? To nie oszustwo. Dzięki temu zyskasz przewagę. Nie każdemu składam taką propozycję. Lepiej ją przyjmij. Powinno się wykorzystywać każdą szansę na zdobycie przewagi. Nie chcę tej twojej przewagi. Rozumiesz? W porządku. Szanuję twoją decyzję. Powodzenia w walce. Tylko dopilnuj, żeby był porządek. Ja myślę, że uczciwie go załatwimy. Chuj, Gan to zapamięta. Jejku. Żeby mi się tylko granie zepsuło, jak on to zapamięta. Dobra, chodźmy. Ej, w sumie może teraz... Nie, no nie wiem, czy... Jestem. Z nim już było trudniej z tym Ganem, nie? On duży Jim. Ma ciężki pancerz. No chyba jeszcze się wstrzymamy. Co do... Dobra. Walczyłem z Ganem. Po to jest właśnie arena. Dawaj. Chyba Gun najlepsze dni ma już za sobą. Musi tak być, skoro łoi go taki nowicjusz. Ale udowodniłeś swoją wartość. Sprawiłeś, że ludzie zaczynają cię dostrzegać. Weź te kryształki. Zasłużyłeś. Okej, okay, stówka. Kurwa, no nie wiem, no się zastanawiam. W sumie on ma powolne ataki, bo mam broń dwuręczną, ale ten ciężki pancerz... Dobra, najwyżej wczytamy. To będzie takie testowe. Gan mówił, żeby się nie śpieszyć, ale no... Chcę zobaczyć, jak dużo mi brakuje, nie? Co do... Wyzywam cię na pojedynek. A, więc myślisz, że jesteś gotów na walkę ze mną, co? Tak na... Podobno Ike i Gun dostali od ciebie wycisk. 80%. Wyrazy uznania. Ha, niechcie. Pewnie teraz myślisz, że wielki z ciebie wojownik. Dobrze, niech ci będzie. Dostaniesz swoją szansę. No, czyli nie muszę być banito. Powiedz tylko, kiedy będziesz gotów. Dobra. Wyzywam cię na pojedynek. Przyjmuję wyzwanie. Spotkajmy się na arenie. Okej. Okay. No dobra, albo będzie wielka porażka, albo wielkie zwycięstwo, nie? Uuu. A nie, to są strażnicy. Nie myślałem, że... Nie znam gościa. I raczej go nie poznam. Że takie tłumy przyszły na naszą walkę, nie? No dobrze. Zobaczymy, co potrafisz. Wyciągaj broń. Okej. Okay. Dobra. Okej, dostaję obrażenia. Spoko, jest do porobienia. Robimy go.
z te walki z postaciami. Nawet chyba łatwiejsze są tutaj walki niż z bandytami, mam takie wrażenie. Chociaż najtrudniejsze walki to są z potworami i z mutantami, nie? Ale z ludźmi są o wiele łatwiejsze. A tu już w szczególności na tej arenie, nie? Myślę, że tacy bandyci i łupieżcy są trudniejsi. Takie mam wrażenie. Oj. Żebym trochę... Żebym nie przedobrzył. Żebym tylko nie przedobrzył zaraz. Dobra. Okej. Dobra. Shit. Dobra, regeneracja. Czekajmy na regenerację. Kotlety mi się kończą w ogóle. Dobra, weźmy jeszcze sobie zupkę. Dobra, świetnie paruje, to trzeba mu przyznać. O shit, nie mamy energii. Dobra. Szybki atak. Pięknie. Zajebiście. Pokonaj dużego Jima, no i pięknie. To boli. Miałeś dziki fart. Możemy spróbować jeszcze raz. Już dobrze, poradziłeś sobie. Ale walka z tobą kosztowała mnie więcej niż kryształki. No ja myślę. Nikt nie podąży za byłym mistrzem. Nikt nie podąży za przegranym. Nigdy już nie będę przywódcą. Płać. Wygrałem. Płać. Do kurwy nędzy. Zrujnujesz mnie. Masz. Weź swój eleksir. Bierz i wypad, zanim wepchnę ci te kryształki w dupę. No i zajebiście. 500 kryształków. Świetnie. Zostaliśmy mistrzem tutejszej areny. No i też... Zadanko. Duży Jim. No właśnie, duży Jim został już odhaczony, więc William też będzie zadowolony. To tam zapadną decyzje. Jestem. Możemy iść. No i co, i tym finałem kończymy sobie odcineczek. Kurczę, zostaliśmy nowym mistrzem areny, zajebiście. A ta pierwsza opcja na pocieszenie go, ciekawe co by nam dała. Ale w sumie nie zależy mi na tym. No i co, i w następnym odcinku już chyba dotrzemy do księcia, nie? Takie mam wrażenie, że wreszcie już tam dotrzemy do tego fortu. No to mówię, to w następnym odcinku. No dzisiaj to będzie na tyle, no. Ostatnie pięterko. Dobra, więc... Zaraz. Czy to nie jest czasami... tej bomby? O kurde, trzeba będzie się tym zająć jeszcze. Ale co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i mam nadzieję, że z księciem się widzimy w następnym odcinku. No ciekawa postać. Już mówię to któryś raz, ale no z tego co słyszę... Może być bardzo intrygująca i lepiej go mieć po swojej stronie, chociaż... Dzięki, Falk. Chociaż zależy jeszcze, jakie będzie miał podejście. Ale dobra, to na dzisiaj tyle, więc... Na razie.